Podkarpacie to jedno z najpiękniejszych województw w Polsce. Nie tylko ze względu na walory turystyczne, kulturowe i historyczne, ale przede wszystkim na otwartość i innowacyjność w dziedzinie przemysłu. Stalowa Wola to mocno uprzemysłowiony ośrodek z przedwojennymi tradycjami. Dziś jest to jedno z najmłodszych polskich miast, w którym umysły i serca mieszkańców wytwarzają ogromną energię do działań na rzecz rozwoju biznesu. Idealnym przykładem jest pan Wojciech i Magdalena Pawłowscy, twórcy firmy Cerkamed. Kończąc studia, miałem nadzieję, miałem wizję bycia trenerem koszykówki. Taki zawód skończyłem. Natomiast rzeczywistość okazała się dużo brutalniejsza. Nie było w Stalowej Woli pracy dla mnie. Współpracowałem z trenerem Jerzym Szambelanem. Codziennie chodziłem na treningi za darmo, ale posiadłem niesamowitą wiedzę odnośnie prowadzenia zespołu, prowadzenia biznesu. Przełożyłem to później na biznes. Wydaje mi się, że skutecznie. I posiadałem potężny bagaż doświadczeń pracy z ludźmi. Wszędzie, gdzie można było spróbować, tam państwo Pawłowscy stawiali swoje kroki. Nie bali się wyzwań, wierząc, że będą zbierać owoce. Ciężka praca przynosi efekty, ale po wielu latach. Nie da się osiągnąć sukcesu w ciągu jednego sezonu. Są to ciężkie lata pracy, wytrwałości, poświęceń, porażek i smutków, po to, żeby w którymś momencie odnieść rzeczywiście prawdziwy sukces. Brak ludzi, którzy mogliby pomóc, odkrywanie wszystkiego samemu w branży, w której nigdy nie byliśmy i której nikt nam nie mógł pomóc, było po prostu jak walka Dawida z Goliatem. I my, malutcy, w jednym pokoiku z dwoma produktami chemicznymi, którzy próbują zawojować świat. Jednym z tych produktów jest wytrawiacz stomatologiczny, który do dziś jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Sukcesów było wiele, jednak nieraz wiązało się to z trudnymi doświadczeniami. Kiedy pojechałem na największe targi stomatologiczne jako pierwsza z niewielu polskich firm wystawiających się na targach na IDS-ie i ja ze swoim telewizorkiem, który wziąłem z domu i przyczepą ze Statoila, pojechałem samochodem zawojować świat i przez 5 dni mieliśmy 2 rozmowy. Więc wtedy nastąpił totalny kryzys, no bo nie wiedziałem, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Wracając z tych targów, od razu pojechaliśmy na następne targi w Krakowie. Były to moje drugie targi w życiu. I hura optymizm lekarzy pokazał mi, że jednak warto w tym kierunku iść. Nie ma jednak rzeczy, które dzieją się bez przyczyny. Wysiłek i konsekwencja, a także intuicja państwa Pawłowskich wraz z odwagą musiała zacząć w końcu owocować. Prace nad produkcją tego materiału trwały ponad 2 lata, ponieważ nikt nie był w stanie w Polsce wyprodukować takiego produktu. Odkryliśmy, że w toalecie jest tego typu produkt i tego typu receptura. No i po 2 latach poszukiwań okazało się, że z pieniędzmi uzbieranymi od ludzi po 50 zł pojechałem zapłacić za pierwszą recepturę chemiczną, która powstała w Polsce. Charakter pana Wojciecha, doświadczenie życiowe i umiejętność podejmowania ryzyka zadziałały pomimo obaw, jak w szwajcarskim zegarku. Dużo w tym było brawury, dużo w tym było braku pokory do normalności. Z żoną dobraliśmy się tak charakterami, że osiągaliśmy w zasadzie to, za co wzięliśmy się ciężką pracą i konsekwencją osiągaliśmy w 100%. Z tego stworzyła się marka, która stworzyła produkty, które są w 100% praktycznie doskonałe. Nie można do nich się przyczepić, nie można znaleźć w nich wad, dlatego że wszystko, co można poprawić, poprawiamy z dnia na dzień. W przeciągu lat firma bardzo szybko i dynamicznie się rozwinęła. Istotą budowy przedsiębiorstwa jest współpraca z zaufaną, wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrą. Cerkamed nie pozostaje im dłużny. Jako pracodawca jesteśmy otwarci na młodych ludzi. Zresztą wystarczy zobaczyć nasz zespół. Młodość to jest świeżość, to są nowe pomysły. Na tym też bazujemy. Dlatego opracowaliśmy specjalnie dla nich program wdrożeniowy i taki młody pracownik, który przychodzi do nas do firmy, ma przydzielonego opiekuna.
W firmie każdy ma poczuć się jak w domu, dlatego pierwszy etap to wejście w życie firmy, poznanie jej struktur, zasad i sposobu komunikacji, aby w pełni poczuć się jej częścią. Pracownik, który po 3 miesiącach takiego przygotowania obejmuje już samodzielne stanowisko, rzeczywiście jest już dojrzałym, samodzielnym pracownikiem. Każdą firmę obowiązują również zasady zewnętrzne, które mają gwarantować wysoką jakość i egzekwowanie przepisów. Nie inaczej jest w firmie Cercamed. Normy, które nas obowiązują, są to normy systemu zarządzania jakością dedykowane dla firm medycznych. I tak proces zakupów, proces magazynowania, logistyki, produkcji, wszystkie te procesy musieliśmy precyzyjnie opisać, umieścić te zasady postępowania w procedurach i ściśle się do nich musimy stosować, ponieważ stale jesteśmy kontrolowani i jednostki, instytucje z Unii Europejskiej mają prawo bez zapowiedzi przyjechać i sprawdzić, czy nasz proces produkcji, czy transport są prowadzone zgodnie z wcześniej założonymi procedurami. Podstawą produkcji są różne substancje o wielu formach stężenia, które potrzebują też innego sposobu mieszania. Wiele połączonych składników w ostateczności prowadzi do wytworzenia gotowego produktu. Głównie nasza firma produkuje preparaty chemiczne dla stomatologów, którzy specjalizują się w endodoncji, czyli w leczeniu kanałowym. Tak naprawdę 80% naszych produktów to są wyroby chemiczne w postaci płynu, żelu bądź pasty. W zależności od tego, jaka postać wyrobu, taka dobrana odpowiednia jest technologia wytwarzania tego wyrobu, surowca, który zamawiamy, kupujemy, sprawdzamy, kontrolujemy oczywiście, po gotowy wyrób w pudełku, który trafia na magazyn i czeka na zamówienie dla klienta. Produkujemy płyny do płukania kanałów korzeniowych. Są to płyny, które mają zadanie oczyścić kanał przed jego wypełnieniem. Czyszczą kanał, też mają funkcję osuszającą taki kanał, czyli pełne przygotowanie kanału, zanim ten kanał się zamknie i będzie można uznać, że ząb jest wyleczony. Elastyczność i dostosowanie do potrzeb klientów z różnych kontynentów to priorytet i podstawa sukcesu Cercamedu. Zadowolenie zagranicznych klientów to najwyższa nagroda, której państwo pawłowscy mogliby sobie życzyć. Składa się jednak na to wiele czynników. Gdzie nie skupiamy się wyłącznie na samej sprzedaży, a więc na samych pieniądzach, tak, które są efektem wymiany handlowej. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasi dystrybutorzy obecni, jak i przyszli, również skorzystali z naszych doświadczeń i prezentowali tę samą filozofię, co my tutaj. Uczymy tych klientów, jak sprzedawać wszystkie nasze wyroby. Przekazujemy wiedzę co do sprzedaży wiązanej. Jesteśmy obecni niemal na wszystkich kontynentach. Rozpoczynaliśmy nasze działania na rynku europejskim, ale przyszła kolej na wszystkie inne kontynenty i kraje. Ciekawostką jest, że sprzedawaliśmy i sprzedajemy do Chin, a nie w drugą stronę. Obecnie pracujemy z ponad 200 dystrybutorami w 120 krajach, a więc nasza oferta też musi być ciekawa, skoro mamy tak szerokie grono odbiorców. I dodam jeszcze, że kiedy dołączyłam do firmy, było 28 pozycji w cenniku. W tym momencie nasze portfolio to 228 pozycji, a więc to też świadczy o szybkości i dynamice rozwoju naszej firmy. Polski charakter od dawien dawna pokazywał, że mamy potencjał do biznesu. Obecnie wiele polskich firm rozrasta się i wzbogaca polski kapitał. Wolność gospodarcza i swoboda rywalizacji doprowadzają do walki i chęci bycia najlepszym na rynku przy jednoczesnym dbaniu o dobro wspólne. Jestem patriotą nie tylko lokalnym, tylko również narodowym. Uważam, że bez wspólnego wspierania się, bez wspólnego aktywowania działalności gospodarczej w Polsce nie jesteśmy w stanie zbudować narodu, który będzie na tyle silny, żeby mógł rywalizować z kimś innym. To jest niezbędny element, żeby wspierać się nawzajem, żeby ufać sobie i żeby te pieniądze, które zarabiamy, zostawiać tutaj, w
Polski produkt jest coraz bardziej ceniony i poszukiwany zarówno w obrębie naszego kraju, jak również za granicą. Mamy wspaniałe czasy na rywalizację i udowodnienie, że nadajemy się do ciężkiej walki na światowych rynkach, bo zgodnie z jednym z kluczowych mott państwa pawłowskich, najważniejsze są szczegóły.